Witam wszystkich. Wczoraj nagrywałem film, zakończyłem nagrywanie o godzinie 11:20. Widzieliście, jaki był, w ilu procentach był naładowany magazyn energii. Natomiast teraz mamy 15:53. Mówiłem, że po południu ma być troszeczkę więcej słońca. No, po słońce za wiele nie zobaczycie. Także teraz przyjdziemy, zobaczymy, ile tam w tym magazynie jest, tak? Niedużo czasu minęło, więc zapraszam. Tak jak widać, mamy już prawie 90% naładowania magazynu. Ładowanie 10 A. Zobaczymy, ile podaje z paneli. 800 W. Także tak to wygląda. Niedużo trzeba, żeby magazyn tak jakby uzupełnić. Za chwilę opowiem wam pewną historię, tylko przyjedę gdzie indziej i zawieszę się gdzie indziej. Zapraszam. Myślę, że tutaj będzie dobrze, jak się zawieszę. Słuchajcie, opowiem wam pewną historię, z którą no nie miałem bezpośrednio styczności, aczkolwiek no wiedziałem i wiem dość dużo, tak? Adamo tego roku sporo podróżował. Również był na Pomorzu. Nawet tam troszeczkę pomieszkiwał. No i przyszedł gość, u którego była instalowana, czy robiona instalacja fotowoltaiczna. Czyli na dachu założyli mu 999 kWp. Falownik pewnie dycha do tego poszedł. I do tego magazyn energii 10 kW. No powiem szczerze, no wygląda to plus minus, no nie ma co się czepiać, ok. Do urządzeń, do wyliczeń, jakie urządzenia zostały użyte, ile do czego i tak dalej, i tak dalej. Jest to instalacja, była to instalacja na nowych zasadach rozliczeniowych. To już troszeczkę zmienia postać rzeczy. Natomiast powiem wam cena, jaka była za tą instalację, za urządzenia i tak dalej. Łączna kwota jest to 140 tysięcy złotych. 140 tysięcy złotych. Żadnych odliczeń ten klient nie będzie miał, bo przekracza mu tam dochód i tak dalej, więc już od razu to zostało tak jakby odrzucone. Z tego co on mówił, tak? Czyli kwota 140 tysięcy. Domek nie za duży, ogrzewany węglem. Nie ma tutaj chyba i nie będzie mowy o użyciu pompy ciepła, bo ponoć grzejniki stare, żeliwne i tak dalej, i tak dalej. W domku mieszka dwie osoby. Tak jak wspominałem, domek jest zlokalizowany na Pomorzu, czyli mógłby ktoś sądzić, że pewnie są prowadzone kwatery, wynajem kwater. Nie, nie jest nic takiego robione. Mieszka dwie dorosłe osoby, dwie starsze dorosłe osoby. No właśnie. I teraz pytanie. Kiedy to się wróci? To się w ogóle nie wróci. To się nigdy nie wróci. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie są w pewien sposób naciągani? Pewnie chodzi o pieniądze. Trafił się klient, którego można wyrzeźbić. Nie ma wiedzy. Z nikim tego nie konsultował. Podjął sam decyzję, bo będzie miał fotowoltaikę. Z magazynem energii, będzie niezależny, po
części może też na zasadzie zagram sąsiadom na nosie, że ja mam, a wy nie macie. No ale nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się zwariować. Wiemy, jakie są rozliczenia na nowych zasadach, że będzie produkował energię, będzie wysyłał tę energię do własnego magazynu, magazyn zapełni, no i później będzie pchał w sieć. Odkupywać sieci nie będzie, bo ma magazyn energii. To, co mu w ciągu dnia napcha w ten magazyn, pojemność tego magazynu, spokojnie mu wystarczy to na noc, tak? Natomiast datkować takie pieniądze, 140 tysięcy, po to, żeby produkować energię i tę energię sprzedawać za grosze, nie wiem, ile to w cenie i jak to będzie wyglądało, z tego, co inni koledzy opowiadają, mówią, wyliczają, będą to grosze, tak? Załóżmy, ja mówię tylko w przykładzie, że to załóżmy będzie oddawanie energii w kwocie za 1 kWh 20 groszy, no a wieczorem załóżmy około złotówki, trzeba będzie odkupić tą samą energię, no tutaj klient nie będzie odkupywał tej energii, ponieważ ma ten magazyn energii. Także powiem szczerze, słabo to wygląda. Może ogólnie powiedziawszy, temat nie jest zły, tak się głębiej zastanowić, przeanalizować to wszystko. Ale nie taka wielkość instalacji na dwie osoby, na dom, gdzie nie będzie pompy ciepła. Za duża dla mnie inwestycja. Za dużo wydane pieniędzy. Myślę, że można by było to zrobić o połowę taniej i efekt by był ten sam, bo my nie potrzebujemy produkować energii i tą energię za grosze sprzedawać. Bo to nie jest nasz cel. Oczywiście, w nowym rozliczeniu nie ma magazynu energii, sprzedaje, odkupuje, ma większą produkcję, w jakiś sposób to się bilansuje. Natomiast tutaj, z racji tego, że jest magazyn energii, no to on nigdy w życiu nie będzie odkupywał tej energii, tylko będzie produkował i sprzedawał tę energię, tak? Wzbogacał swojego operatora. Swoimi pieniędzmi, swoim dachem i tak dalej, tak? Na tej zasadzie właśnie są ci doradcy, tak działają. Bo myślę, że ten starszy pan po roku, po dwóch latach zorientuje się, że to nie jest, że to nie tędy jest droga, że popełnił błąd. Ale wydaje mi się, że ktoś go powinien przestrzec przed tym, powinien to skonsultować. Głównie tutaj doradcy, tak? Nie na zasadzie tylko wydrzeć pieniądze, tylko też mądrze podpowiedzieć. Tak nie róbcie, bo to będzie na nic, tak? Ale jak się ma prowizję od zrobienia, tak jakby projektu czy sprzedania produktu, to tutaj jakieś zachowania międzyludzkie już nie mają żadnego wpływu. Żeby było ciekawiej, to ja jednego dnia, tak jakbym się dowiedział, na drugi dzień Adamo poszedł się powałęsać trochę, no i już na słupach widziałem ogłoszenia na temat instalacji fotowoltaicznej z magazynem i tak dalej. Jeden błąd, który popełniłem, taki, że nie spisałem sobie numeru i nie zadzwoniłem, żeby tak po prostu z ciekawości porozmawiać, popytać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do tego tematu, tej instalacji jeszcze wrócimy,
bo ja tam będę gościł w tamtych rejonach i postaram się odwiedzić tego starszego pana, załóżmy po roku czasu i się dowiedzieć, jak sprawa wygląda w eksploatacji tego, popytać o opinię tego starszego pana, bo już będzie miał jakieś tam malutkie doświadczenie w tym temacie. Bardzo chciałem tak jakby wejść na tę posesję i nagrać film odnośnie urządzeń, jakie zostały użyte urządzenia, plus minus sobie obliczyć, jaki to by był realny koszt, tak jakby samych urządzeń, na czym dana firma bazowała, czy to też działo się na zasadzie byle taniej, czy rzeczywiście urządzenia były już wyższej klasy. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. Ten magazyn energii mnie bardzo interesuje i interesował. Co to za magazyn energii? Kto jest producentem tego magazynu energii? Jaką gwarancję dostał? To znaczy, jak długo tej gwarancji dostał na magazyn energii? Jakie są wymogi, tak jakby konserwacyjne tego magazynu, całej instalacji? No ale niestety nie mogłem po prostu tak jakoś na chama się wbić, czy coś w tym sensie, więc odpuściłem. Także to jako taka ciekawostka. Nie dajcie się robić w pióro. Mówi o tym wielu kolegów na YouTube, głośno i wyraźnie. Jeśli ktoś wam jakiś domokrońca obiecuje cuda, skonsultujcie to z ludźmi, którzy mają jakieś pojęcie, jakąś wiedzę w tym temacie. I podpowiedzą, że to nie jest dobre, albo jest dobre. Okej, także tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie, cześć.